Witajcie kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Maksiu, Paweł oraz Marta będą rywalizować ze sobą i osoba, która lepiej ułoży daną rzecz, wygrywają. Z tym, że w każdej rundzie będą oni musieli ułożyć daną rzecz z różnych ciekawych przedmiotów. Jesteśmy coraz bliżej 500 tysięcy, więc możecie zasubskrybować kanał, bo na 500 tysięcy jest fajny specjal, który na pewno wam się spodoba. I od razu przechodzimy do pierwszej rundy. Dobra moi drodzy, przechodzimy do pierwszej rundy i do niej będą wam potrzebne talerze. Będziemy jeść na czas? Trzeba rozbić i ze szczątek ułożyć. A, że ze szczątek talerza? Tak. Nie wiedziałem, czego szczątek. Ja bym coś zjadła. Aha. Jemy, Marta. O, makaron! Proszę bardzo, makaron i musicie... Nie jemy go! On nie jest do jedzenia, tylko jest do układania, bo teraz w tej rundzie musicie ułożyć coś z makaronu. Ja go zjem na obiad, tylko umyć ręce. No, ale my musimy teraz niego układać. No to umyć ręce, żeby potem mógł go zjeść. No to ty go po prostu potem wypłukasz pod wodą. O, o. Dobra, problem z głowy. Widzowie, z racji tego, że za każdym razem w tym odcinku moje kategorie nie mają sensu, bo oni tak sobie wymyślałem swoje, to po prostu wymyślcie sobie swoje, tylko każdy musi jakby to samo ułożyć. Ale, tylko z tej samej kategorii. Losujmy chociaż kwotę przez, żebyśmy wiedzieli, do jakiej kwoty możemy sobie rzeczy układać. Ułożę sobie Lamborghini, a się okaże, że będzie 50 zł. A to dostaniesz takie małe. No. Czas start. Ucieka. Ja bym proponował na początek polecić skromnie. Ja bym proponował jakiś elektronika, jakiś iPhone, PlayStation. Ja bym chciał nowe AirPodsy. Ty byś chciał perfum pewnie. Ten perfum, o jej, ty też byś chciał pewnie perfum, ja też chcę perfum. Perfum? Zróbmy jakiś elektronikę do 200 zł. Na przykład ładowarkę chcesz, okay. Albo chcesz, nie wiem, coś. A jak będzie coś... Dobra, jak dobra, zróbmy to, masz rację, dobre, dobre. No to wtedy Ola będzie kombinowała. Dobra, zaczynamy tam gadać i głupoty. Nie. Fajne jest to przy układaniu z makaronu, że sami możemy sobie dobrać kształt. Długość. I długość. Aha. Ja bym chciała taką ładowarkę podwójną, żebym nie musiała używać dwóch wejść. A ja bym chciała ładowarkę indukcyjną. A ja chcę ładowarkę zwykłą, ja chcę kostkę plus no, my wszyscy chcą ładowarki. Ej, to kategoria ładowarka po prostu. Dobra, tu jest kabel. Ej, no, czemu mój makaron? I teraz robimy końcówkę, widzowie. Końcówka jest bardzo istotna, żeby była ładna. Czy to wygląda całkiem sensownie? Nie. Jak myślisz? O matko, co to jest? Dzięki, no ładowarka. Taka giga chyba to jest ładowarka. Taka giga, a co ty myślisz? Z czemu ten makaron się zgina? No bo jest gotowany. Bez sensu. Muszę zrobić właśnie te farfocle jeszcze na końcu. To się nazywa farfocle? No te co się wkłada do kontaktu są farfocle. Okej, dobra. A dobrze to u ciebie w ogóle wygląda? Ty! Bez kitu. Moje farfocle chyba są za długie, ale dobra. Zaraz je skrócimy. Jak się piolu zrobiło? A czy kradniesz ode mnie? Nie. Mhm. Na ten pomysł samemu wcale nie mówiłeś tego głośno przed chwilą. Nie idę, że zabierasz. Patrzcie, fajnie mieć paznokcie. No, a, ale super, zajebiście. Super, fajnie mieć paznokcie. Miało być dobrze, no i powiedzmy, że to jest okej. Okay. Patrz, tu jest chodzący Happy Meal z nogami rynkowa. Co jest? No, co ty robisz? Piorun. Ty, to nie lepiej było zrobić tak? No, no właśnie. No dobra, nieważne. Tak właśnie? Stary. Stary, ale ja robię ładniejszy. Ja robię taki Harry Potterowy. Spójrz tylko. USB jest wpięte, kabel tu idzie, tu jest zakończenie. No ładowarka trochę jak dom, ale no po prostu duża. Dużo wat musi mieć. I ma farfocle, tak? Tak, farfocle. Tak, farfocle. Koniec czasu! Dobra, uważam, że moje jest naprawdę cool. Moje... Uważam, że twoje jest najlepsze. Wydaje mi się, że wiem o co chodzi. Chodzi tutaj o kabel. Kabel to jest część tego elementu. No w sensie o tą, o wszystko, o kabel i tą przejściówkę. Ładowarkę. O, dokładnie, o ładowarkę. Tak, chodzi o ładowarkę. No dobra, która jest najładniejsza i chyba... Ta wygrywa. Haha, wiedziałem. To jest ładowarka indukcyjna, moja droga. Jak ty mnie teraz zaimponujesz. No i bez jednak bez kabla kupujesz. Ona chce, on chce tylko kostkę. A teraz powinien kopnąć prąd. Jezus. Co to było? Ale ci my teraz energią naładuje? Dobra, weźmy losy i kwotę, dobra? Za jaką do 5000, do 5000, to będzie ze złota. Nie patrz. Mega ładowarka Gucci. Pięknie! Idziemy do Apple, pineapple! Nie no, pójdziemy do MediaMarktu czy coś. No dobra, lecimy do sklepu. Naszą przygodę sklepową rozpoczynamy od RTV Euro AGD i idziemy po kabel za 500 zł dla Pawła. Stwierdziliśmy, że nie będziemy jechać do Apple i nie będą oni naciągał, tylko pójdziemy do RTV Euro AGD. Tutaj też są Apple rzeczy. To może jednak ją naciągnę. MagSafe Duo Charger 600 zł. A bo to jest ten taki podwójny. Tak. Ale tu masz pojedyncze. 219. A on jest z kablem. Od ale razu. Nie mam przejściówki. A czy ja mogę przejściówkę sobie dobrać? No dobra, może wziąć dwa, bo też będę z tego korzystać. Czyli zestaw Apple finalnie widzę, bierzemy. 219 ile? 129. Czyli 350. Spoko. Tak spoko. Sensownie. Idziemy do kasy. Kolejna runda. Orzesz. O nie, to jest najgorsze. To takie małe to się kleje. Nie no, Aleksandra!
Czyli tutaj mam ułożyć po prostu coś, co chcemy. Tak, znaczy w sumie to widzę, kto ma które. To się wymieszajcie jeszcze. Tu macie kolorki różne, tu macie kolorki różne. Układajcie co chcecie, macie 5 minut. Dobra, widzimy się za chwilkę. Dobra, to co robimy? Proponuję zastosować obróceną psychologię, się nie wymieszyła. Ona tak pomyśli, ona to jest pomyśli, nie. Że się wymieszaliśmy. Nie, ona pomyśli, że się nie wymieszaliśmy i chcieliśmy zastosować odwróconą psychologię, więc się wymieszajmy ostatecznie. Myślisz? Masz. Dobra, ale jaką kategorię? Jaka kategoria? Florystyka. Co to jest? Kwiaty. Kwiaty. Aha. Dobra, bo tracimy czas. To jest dobry pomysł. No dobra, wiesz w ogóle, że to ci się prasuje żelazkiem i to zastyga i to i masz takie ładne obrazki z tego? Tak, serio? No. Ja chcę kaktusa. Ja sobie chcę zrobić tutaj doniczkę małą. Ja też robię doniczkę, możesz nie kopiować? Rozwala, nie podoba ciężko, mi się ciężko. To. Ciężko, gadacie. Jest okej. Okay. Sebastian, jak ci się podoba moja doniczka? Bardzo ładnie. Taka awangardowa bym powiedziała. Co to znaczy awangardowa? No, że taka nie... Co ty ze średniowiecza jesteś? Niestandardowa. O, i mogłaś od razu użyć takiego słowa. Ja chciałam być mądra troszkę. Co ja teraz mogę z tego zrobić? Dobra, zrobimy taki piękny, różowy kwiat. Ja się chyba dobrałem trochę od dupy strony tak zwane. Zwykle. Sugerujesz, Paweł, że często się dosyć zabieram od dupy strony? Tak. Może i masz rację. I dobra, straciłam wenę co do swojego kwiatka. Ciężko jest się odzywać, jak się to robi, bo trzeba się skupić. Tak, ja mam pełen fokus. No. Kurde, to się rozwala wszystko. To jest bardzo czasochłonne i trzeba się przy tym namęczyć. My powinniśmy iść na to godzinę. Ona krzyczy, że mam sobie więcej czasu. 2 minuty doliczam. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. Dostanę nerwicy. Nerwicy, nerwicy. Ja nie mam cierpliwości do takich rzeczy. To trzeba mieć poukładane w głowie bardzo, żeby coś takiego robić. No tak, to w twoim przypadku. Sugerujesz coś? Absolutnie. Ile zostało? 3 sekundy? No nie, no nie mów. Dobra, to dokończę. Tak, ja też. Nie zapiszczył telefon. 30 sekund jeszcze mamy. No nie! Rozwaliłem, kurczę. No nie, dobra, to ja jestem w dupie, jak 30 sekund zostało. Dobra, kończymy? Czy nie kończymy? Tak. Kto by tam kończył? Dobra, okej. Okay. Mogę już przyjść? Wiesz co, jeszcze zostało nam 18 sekund. A ja słyszałam, że... Wiesz co, to mój stary dzwonił. Weź wyciągnij coś ze środka, nie? Masakra, nie? No to może ty wziąć rzeczy do pomocy, czy jakiś wykałek, cokolwiek. O, teraz to mówisz! Fajnie, Aleksander. Dzięki. Kurde, nie wiem, ten czarny dobrze to wygląda. Dobra, spróbuję ten czarny wyciągnąć. Nie ma Ola tego? Pinsety? No. Mogę ci przynieść. Przynieś mi pinsety. Jak ci się podoba mój kwiat? Spoko, ale mógłbym mieć w jednym kolorze tym liściem, bo tak dużo się dzieje. Rozumiem, że się bardzo przejąłeś moim zdaniem. Twoje trochę wygląda jak różowa szczotka od kibla w ogóle. Trochę tak. Paweł, kaktus wygląda jak jakiś ludek tańczący. No to był ten kaktus, co wiesz, tańczył i śpiewał. Jedno w głowie mam. Dobra, Ola, skończyliśmy! Kategorię chyba wiesz od razu, co? No wiem od razu i tak szczerze, to wszystkie są piękne. To jest dla ciebie, Ola, wszystko od nas, prosto z serca. Tak. Chcielibyśmy, żeby te kwiaty rozkwitały jak twoje życie. To okay. Weź kaktusa, żeby w twoim życiu było ostro. Dobra, wydaje mi się, że wygrywa to. Gratulacje, Maciej. O ty, dziękuję patrz. Bardzo, dziękuję. Ja mam pomysł. Za kwotę, którą wylosujemy, kupimy bukiet róż, bo to były czerwone kwiaty, róże. I damy jakiejś losowej kobiecie. O, dobra, dużo nie będzie. 50 zł. Ale 3 różyczki ładnie zrobione. Tak, tak. Dobra, to idziemy po różyczki. Dzień dobry. Potrzebowałbym przy pani kwiatów. Coś pani musi mi skomponować do 50 zł. Róże. Coś czerwonego. Róże. Róże muszą być, zgadza się. A to ma być mieszane, czy nie? To same kwiaty. Jak pani woli, jak by się pani podobało. I kwiatki zostają u pani na lepszy dzień. Jako prezent tak. Zostają dla pani wprost. Ja ich nie zabieram. No dobra, a Maksiu wykonał to, co chciał wykonać, czyli dał komuś kwiaty. Dokładnie. Wiesz, byłam też obok, nie? A czemu nie kupiłeś Oli bukietu teraz? No bo kupiłem jej 2 dni temu. Okej, okay, no dobra. No to... dobra, niech wam będzie. Nie narzekaj, nie narzekaj. Przynajmniej poprawił pani humor. Kolejna runda. Proszę bardzo, patyczki dla ciebie. Patyczki dla ciebie i patyczki dla ciebie. Gdzie chcecie to układać? Na jakichś talerzach czy na czym? Na blacie i przejdziesz tutaj, a będziesz wiedzieć wtedy. No to możecie zmienić miejsca na tą rundę. Możemy zamienić się miejscami i Ola nie będzie wiedziała. Dobra. Okej. Siedźmy tak jak siedzimy. Tak. Nie zamienimy. Co putujemy? Dom. Zajebiście. Coś jeszcze? W sumie nieruchomość by się przydała jakaś. Do 5000.
Zróbmy duża elektronika. Ja bym zrobił pralkę. I gdzie wstawisz tą pralkę? No w sumie mamy pralkę. Jakby... Ale lodówka by nam się przydała do nowego domu. Ale po co mi lodówka? A to sobie możesz zrobić telewizor. A po co mi ten? Żeby sprzedać go na OLX i mieć siopę. Dobra, zróbmy ubranie. Ja nie wiem w sumie, co ja bym chciała za ubranie, ale może tutaj jest jakiś płaszczek. Co ty robisz? To jest koszulka. Czy to jest dla Nike'a? Czemu odwrócone logo zrobiłeś? Jak odwrócone? No. Logo Nike'a jest tak. Nie, no dobrze, ma przecież. Siup. On ci chce wkręcić, żebyś miał, żebyś stracił czas. Jest. Znaczy, bym mógł zrobić na odwrót, żeby były trawisy. Bucior gotowy, jest duża szansa, patrząc na moich oponentów. Ona będzie wiedziała od razu, że but jest twój, bo ty w każdym razie korpisz buty, Paweł. Serio? No bo ja lubię buty. I tak noszę finalnie dwie pary, ale mam 20 w szafce. Czas stop! Znaczy widzę, co to jest, no bo widzę, że to są ciuchy i buty. Tylko zastanawiam się, które mi się najbardziej podoba. I chyba najbardziej mi się podoba to. Serio? Tak się wygrywa konkurencję tutaj, rozumiecie? Co to jest jakby, nie? A dobra. Nawet Marta się bardziej z płaszczem postarała, bo chociaż zrobiła przecięty no ten płaszcz. No i połamałam. A tam masz figurę. Dobrze ci idzie dzisiaj. To jest twój dzień. Pięć koła batuje, taka. Tak, na pewno. 200 zł. Okej. Pięknie. Spoko. Ej, no to jesteś w stanie znaleźć t-shirta i jeansy. No dobra, to lecimy co do HM-u jakiegoś. Maksiu, 200 zł za nami HM. No i mam nadzieję, że coś znajdziesz. 200 zł do kupienia albo koszulka, albo spodnie, albo koszulka i spodnie i wszystko solidnie. Albo kombinezon cały. Tak jak ty masz teraz. Tak. Idziemy. Chyba trochę za małe. Spodnie jakieś może. Są teraz. Okej. Na 44. W Zarze 44, nie wiem jak w HM-ie. To 42, ale to chyba będzie za małe na ciebie. Chociaż? Czy ja wiem? No ściągnij i tak szyję zrób. Czemu szyję? No bo będziesz wiedzieć wtedy. Coś gadacie. No i tak. I jak się mieści, to się mieści. Mieści się. No to będą dobre. Aha. No to bierzemy. No to bierzemy. Po co mierzyć? 164 zł. Ale drugie spodnie są tutaj też. Nie mierzę, bo wezmę paragon i zwrócę. I se kasę weźmie cwaniak. Paragon idzie do mnie. Nie starczy ci chyba na t-shirta. Odpuśćmy, trudno. Zdarza się i tak, są. Masz. Mało warzyw jesz, to brokuje się przydadzą. Brokuje, a to ja mogę, wiesz. Ugotować. Zjeść, ugotować. Do kasy? Tak, ruszamy? Do kasy. No, takim... niech będą te skarpetki też. Ostatnio Max był u nas i miał dziurę w skarpetkach, więc niech będą skarpetki. No bo ja mam... Kolejna runda. Jest to coś takiego. Pian Colina. Jaki bajer to jest! No, ale nie ugniataj tego za bardzo. To jest super. Perfum. Gąbka. Ser. Gotowe. No możemy zrobić z tego kosmetyk, jak chcecie. Możemy zrobić. Bo to będzie ciekawe, jak może być fajne. To może być fajne jako kosmetyk. Dobra, albo... czas start. Nie. Ale co się fajnie dotyka. Pawełowi się to spodoba dotyku. Średnie. To niby się klei, ale się co ty robisz z tego żółtego, bo jestem ciekaw. Pur. Co? Pur. Co to pur? Pur robię. Por? Pur. Co to jest pur? To czysztur. A to czysztur. To inaczej. Ja nie potrzebuję żadnych kosmetyków. No fajne to jest. Fajne, co? Ej, o twój pur jest zajebisty! Bez kitu! Gdzie jak to będzie 500 zł, to będziemy mieli puru do końca życia. Dobra, ty, ja zrobiłem jakiś ołtarz. Pomyłka zaszła. Bez kitu! Tą rundę chyba Max, ta runda chyba nie będzie nawet. Chyba się nie uda. Kurde. Dodajmy jeszcze 5 sekund. Jeszcze chwilę, Ola, bo to źle zadzwoniło, źle ustawiłem. Ta! Ola jest taka łatwowierna. To mi po prostu ufa, wiesz? Muszę z nią o tym porozmawiać. Paweł jakby powiedział Oli, że trzeba zrobić dotację dla Eskimosów na śnieg, to ona by się zgodziła. Pur. Yo! To jest za mocny, stary! Ej, ale to wygląda tak dobrze. Pokaż. Ten pomarańczowy jest może taki lekki. Dobra, bo tu jeszcze jest kropelka na purze. Koniec, Ola! Co widzisz? Niedopycia naczyń jakiś. Co tam jest napisane na nim? Pyry? No przecież ja widzę z daleka, co jest napisane. Pur. No to punkt do mycia naczyń. A co to? Nie no, mydło jakieś. Tak, to mydło, tak, tak. A to jest jakaś szminka. Czyli to są co, kosmetyki? Tak? Czyli to są perfumy, a nie mydło. Prawdopodobnie. A to jest jakaś szminka. Ja się tylko chciałam zapytać, płyn do mycia naczyń jest kosmetykiem? W pewnym sensie jest. Dla talerzy. No ile ewidentnie ten pur jest na
najlepiej. To jest zajebisty ten twór. Zajebiście to wygląda. No to jedziemy do sklepu, bo będę wycinać. Kwota! Yes! Kwota! Dawaj kwotę! Się okaże, że za 50 będziemy musieli nakupować. Jezu! 300 zł. Wasze talerze będą miały droższy ten kosmetyki niż ja outfit, kurde. No to dobra, kupić pór. 300 zł w purze, moi kochani! No, no rzadko kiedy używam pół do mycia naczyń. I cały czas wszystko zawarte wiemy. To fakt. Na 10 lat. Jesteśmy na dziale z płynami. Zobaczmy, co tu mamy. Musi być żółty, nie? Tak. To no jest istotne, musi być żółty. Patrzcie, kto tak ładnie odwzorował to i kropelkę? Ja, proste. No, a tu jest większy. No to bierzcie 20 takich, za 15. No, nie całe 20, bo 16 zł kosztuje. Dobra, no to 18, 19. Jest ich dużo jeszcze. Ten? Nie sięgnę. Maksiu, ty jesteś trochę wyższy. Trzymaj to. Chodź tu, chodź. Ty, może ja ciebie, co? Drabinę wezmę, co? Dobra, już mamy. O, dobra. Łatwiej chyba było mnie podnieść. Ej, rzeczywiście, to nie było. Nie byłoby to głupie. Tylko Maksiu, tam jeszcze dwa zostało, nie? To daj, ja wezmę już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 160 zł jest. Tak. Ten jest po dyszku, czyli jeszcze 14 tych. Powinniście przeprosić wszystkich, którzy chcieli kupić tu dzisiaj pura, a zabraknie. Tak. Przepraszamy. Ale przynajmniej to jest rzecz, którą rzeczywiście się użyje w domu. Dobra, mamy wszystkie pury, idziemy do kasy i płacimy. I używamy do końca życia. No, fajnie. Wyliczone. 299,52. Tak. Z racji tego, że poprzednia konkurencja wam się tak bardzo podobała, to teraz musicie ułożyć z tego. Ciastolina! O ja! Jak to jest ciężko. Dobra, kochani, 5 minut. Może po prostu akcesoria. Akcesoria. Możecie akcesoria do auta, do komputera, do nie wiem, do czegoś. Akcesoria po prostu. Nie możemy tak chyba wynagiać faktów. Dobrze, to zróbmy cokolwiek, co chcecie. Co dowolność. Zróbmy dowolność. Zróbmy dowolność. Czas tak. Nie ma czarnego. Nie chciałem opony do auta. Bo co ja potrzebuję na szybko? Ja już niczego potrzebuję. Ja bym chciał lot. Ktoś chce być lota. Ja chcę lota. Masz lota. Co to jest, sopalek? Tak, sopalek. Ale nie będzie się trzymać, nie? Może być ciężko. Mikrofon. Nie no, do dupy to jest. Nie, to nie może być mikrofon. Ej, zrobię znowu kaktusa. Sebek, podasz mi widelec? Albo noża, takiego cienkiego. Co chcesz zrobić? A, rożka? Tak. Zajisz! To będzie za dobry! Rożek będzie dobry, no. To będzie dobre. To będzie bez dobry. Dziękuję, Sebastianie. A to się trzeba też bardzo sobie widelec. Zrobię sobie kolce. Jakoś dzisiaj mi słabo idzie w tym odcinku. Mam dzisiaj słabą wenę. No nie, potrzebujemy jeszcze trochę czasu? Tak, tak. Ola, bo to stary czas był! To musisz trzymać. Mhm. O, to jest ciężkie. W sensie, wydaje mi się, że tutaj kategoria to jest dowolność, no bo tutaj... Może być powiedzieć, że jest to dowolność, no? Okej. A co to jest według ciebie? To? No. Nie wiem. Wygląda to z jednej strony trochę jak jakieś kulczyki albo pierścionki, ale z drugiej strony wygląda to trochę jak smoczek. Ola, ja ci chciałam przekazać wiadomość przez to. Bierzesz ślub? Jak smoczek, bierzesz ślub? Jesteś w ciąży? Nie, no nie, jeszcze nie. Jeszcze! Jeszcze! No i to jest lodzik i jest kaktus. I tak szczerze, to chyba kaktus jest najładniejszy. Chyba, że połączymy siły i Ola nam kupi lody kaktusy. Dobra! Nie? Losy. 20 zł. Może jednak te lody kaktusy, Maksiu? Możemy, chętnie. Możemy? Tak. Idziemy, poprosimy lody kaktusy. No dobra, to idziemy na kaktusy, no. Idziemy do Leroy Merlin. Po kaktusa za 20 zł. Mam nadzieję, że jakiś się znajdzie. Taki mały. Taki tyci. Tak, finalnie zrezygnowaliśmy z lodów, bo jest za zimno. Widzowie mogą kojarzyć kaktusy stąd. Ja tu kiedyś kolorowe kaktusiki kupowałem malutkie. I Ola na mnie psioczyła. I wszystkie nam padły. 21,99. Czy ja mogę przekroczyć budżet o 2 zł? Nie. Proszę. Nie ma takiej opcji. To taki. On będzie tańszy na pewno, bo jest mniejszy. Dobra. Mamy kaktusa. Jest żółty. Jesteś niepoważny?
No dobra, mamy kaktusa, będzie nam pasowało do łazienki. Dajcie znać w komentarzu, czy kojarzycie takie małe kaktusiki, jak się o nie kłóciliśmy. U mnie na kanale chyba. Tak, i te zostały nam tylko 2 z 4, bo... Ola o nie nie dba specjalnie, żeby więdły. Padły. No bo nie dbasz o nie. Przewróciły ci się. Jak mi? Tobie spadły 2. Tak. Nie. Tak było, widzowie.